czy przeprowadzić ceremonię uroczystego rozpoczęcia naszej inwestycji Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Grudziądzu, nowoczesnych hal modułowych dla małych i średnich przedsiębiorców. Chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić naszych gości. Pan Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Pani Anna Gębicka, sekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witamy serdecznie. Pani poseł Joanna Borowiak. Dzień dobry, witam Państwa. Pan Józef Raunlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski i pan Maciej Glamowski, prezydent miasta Grudziądz. Bardzo poproszę o zabranie głosu pana prezesa Przemysława Sztandery, który Państwu przedstawi naszą inwestycję w Grudziądzu. Pani minister, panie ministrze, pani poseł, panie wojewodo, panie prezydencie, szanowni państwo. Powstał pomysł, żeby na działce, które kupiliśmy 2 lata temu od KOWR-u, wybudować coś, co pobudzi lokalną gospodarkę tu w Grudziądzu i regionie. Postanowiliśmy wybudować modułowe hale produkcyjne na wynajem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzisiaj wbijamy łopatę pod pierwszy etap. Łącznie będzie to 37 tysięcy metrów kwadratowych najnowocześniejszych hal i powiem nieskromnie, że to będą najnowocześniejsze hale w Polsce, bo takich nikt nie będzie miał, przynajmniej na ten czas. Będą wyposażone w pompy ciepła, w ogrzewanie podłogowe, fotowoltaikę, w generatory pionowe energii elektrycznej. Będzie ekologicznie, cała woda będzie zostawała tutaj na terenie. Będzie też przestrzeń taka rekreacyjna dla okolicznych mieszkańców. Dlaczego w ogóle budujemy te hale? No proszę Państwa, dlatego, żeby wesprzeć rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Proszę sobie wyobrazić, że taki przedsiębiorca będzie chciał się rozwijać, będzie miał możliwość nawiązania nowych kontraktów i będzie na dzień dzisiejszy musi znaleźć działkę, uzyskać wszystkie pozwolenia, finansowanie, wybudować hale. To jest minimum 3 lata. A nam zależy na tym, żeby ci przedsiębiorcy mogli się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Szczególnie jeżeli zakończy się wojna w Ukrainie i będzie duże zapotrzebowanie praktycznie na wszystko. I wtedy ten, kto będzie miał moce produkcyjne, będzie wygrany. I w tym naszym modelu taki przedsiębiorca, który będzie chciał zwiększyć swoje moce produkcyjne, od nas wynajmie halę, czyli nie będzie musiał mieć środków na budowanie własnej. Z firm leasingowych wyleasinguje sprzęt, maszyny, urządzenia i w zasadzie będzie potrzebował tylko trochę kapitału na kapitał, trochę środków na kapitał obrotowy i w bardzo szybkim czasie, bo w kilku miesięcy będzie mógł radykalnie zwiększyć swoje moce produkcyjne. I mamy nadzieję, że będzie to taki impuls dla Grudziądza, szczególnie, że Grudziądz ma bardzo dużą przewagę, jeżeli chodzi tutaj o region, ze względu na to, że ma bardzo dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe i są ręce do pracy. I to będzie też taki kolejny impuls, który powinien ściągnąć tutaj przedsiębiorców, a przekonać również przedsiębiorców już lokalnych do tego, żeby zwiększali swoje moce produkcyjne. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym przedsięwzięciu wbicia pierwszych łopat pod budowę tych hal, o których mówił przed chwilą pan prezes. Wedle informacji, które otrzymałem, tutaj szansę na pracę ma około 2000 osób. 1680 miejsc jest liczonych dla pracowników fizycznych, 300 miejsc biurowych. To oczywiście są jakieś dane szacunkowe, ale pokazuje skalę tego przedsięwzięcia, skalę wpływu tego przedsięwzięcia na rozwój gospodarki lokalnej, rozwój Grudziądza. To bardzo ważne, że właśnie jest to taka kolejna szansa, kolejny kamień milowy w rozwoju tego miasta i tego regionu. Pan prezes przed chwilą wspomniał, że w Grudziądzu jest bardzo dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe, a możemy teraz już, proszę Państwa, powiedzieć dużo więcej, że w Grudziądzu rozwija się także szkolnictwo wyższe, bo powstała niedawno Państwowa Publiczna Uczelnia Zawodowa, która w przyszłym roku akademickim rozpocznie kształcenie na kierunku mechatronicznym. Zakładamy, że tych kierunków kształcenia na tej uczelni będzie więcej i ona zapewne także
będzie dostarczała z grona swoich absolwentów dobrych, dobrze wykształconych specjalistów, którzy będą mogli rozwijać przemysł grudziądzki, rozwijać gospodarkę grudziądza, którzy także pewnie, zapewne będą zasilali tutaj miejsca pracy, czy nawet, myślę, zakładali te przedsięwzięcia gospodarcze, biznesowe, które będą tutaj w tej strefie ekonomicznej i w tych halach, w tych budynkach ulokowane. Życzę temu przedsięwzięciu tego, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem, żeby nie zabrakło inwestorów, żeby nie zabrakło przedsiębiorców, biznesów, które będą mogły tutaj się znajdować, bo Grudziądz i ten obszar Grudziądza i okolic to miejsce, gdzie warto inwestować, to miejsce, gdzie warto rozwijać swoje biznesy. Tutaj mieszkają ludzie dobrze przygotowani, pracowici i myślę, że będą doskonale pomysły, idee, które tutaj się znajdą, rozwijać. Więc serdecznie dziękuję za ten pomysł, za to przedsięwzięcie i mocno trzymam kciuki, a ze swojej strony deklaruję wszelkie wsparcie potrzebne dla wszystkich tego typu inicjatyw, które Grudziądz i region grudziądzki rozwijają. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, cieszę się, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać, bo myślę, że to jest takie kolejne działanie, kolejna inwestycja, która będzie takim impulsem rozwojowym dla Grudziądza. Widzimy w ostatnich latach, że tych inwestycji tutaj w Grudziądzu, w sąsiedztwie Grudziądza przybywa. Ja się cieszę, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna myśli właśnie tak strategicznie, myśli o rozwoju naszego regionu, o tym, żeby zachęcać właśnie przedsiębiorców do rozwijania swoich biznesów, do zakładania kolejnych firm. Tak jak mówił Pan Prezes, to będzie takie miejsce, gdzie tak naprawdę no, prosty, dużo prostszy sposób będzie można ulokować swoją działalność i mam nadzieję, że faktycznie to przełoży się na bardzo duże zainteresowanie, że będzie dużo firm, które będą chciały właśnie tutaj swoją działalność rozwijać, bo wiemy dobrze, że nasz region właśnie potrzebuje takich miejsc. Ja chciałam jeszcze wspomnieć też o innych inwestycjach, które tutaj właśnie są w Grudziądzu realizowane. To jest także ogromna inwestycja Orlenu, jeśli chodzi o elektrownię gazowo-parową, to są też mniejsze skalowo inwestycje za środki pozyskane także w ramach Polskiego Ładu. To są także w ostatnim czasie dostaliśmy informacje o tym, że Grudziądz pozyskał prawie 60 milionów złotych właśnie na rozwój infrastruktury w ramach naboru dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych, więc naprawdę widać, że dużo się dzieje. Ja się z tego bardzo cieszę, gratuluję strefie, gratuluję prezydentowi, ale gratuluję przede wszystkim mieszkańcom, bo przecież to dla Państwa jest to wszystko przygotowywane. Życzę tego, żeby tą inwestycję udało się jak najszybciej ukończyć i żeby już pierwsze firmy jak najszybciej mogły z tych obiektów korzystać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna bardzo prężnie działa w naszym regionie i tworzy kolejne impulsy do dynamicznego rozwoju regionu. Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za decyzję o tym, że tu powstaną nowe, nowoczesne, zeroemisyjne hale dedykowane rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, ale co ważne, zapewni ta inwestycja ponad 2000 miejsc pracy. To niezwykle potrzebne Grudziądzowi, tej części naszego regionu i za to serdecznie dziękuję. A ja powiem Państwu jeszcze, że z Panem Prezesem rozmawialiśmy na ten temat, aby utworzyć tutaj w Grudziądzu wzorem istniejącego we Wrocławku biura terenowego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mam nadzieję, że będzie to już niedługo możliwe, bo Grudziądz zasługuje na to, żeby także takie biuro było właśnie w tym mieście. Ta część regionu też będzie się rozwijać właśnie dzięki działaniom, konkretnym działaniom Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i za to serdecznie dziękuję. Życzę, aby ta inwestycja, bo dziś to jest ten pierwszy krok, tak? Ten taki może najistotniejszy, najważniejszy, bo rozpoczyna się inwestycja w sposób namacalny, w sposób pełnowymiarowy, ale życzę, aby ta inwestycja powstała jak najszybciej po to, by mogły również te miejsca pracy powstać i po to, żeby Grudziądz i ta część regionu naszego województwa kujawsko-pomorskiego mogła się pięknie rozwijać. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, Panie Prezesie, bardzo dziękuję za to, co Pan powiedział, bo działania zarządu strefy widzimy długofalowość. To, że powiedział Pan, że
wojna na Ukrainie się skończy. To jest jeden z przykładów myślenia i patrzenia nawet poza horyzont, bo w gospodarce tak trzeba robić. Chcę panu również podziękować za to, że z pana osobą i w ogóle z działaniami obecnego zarządu wiąże się to, że Kujawsko-Pomorskie jest w działaniach strefy docenione i traktowani jesteśmy na równi z pozostałymi regionami, które mają w swojej nazwie pomorskość, czyli zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Różnie w przeszłości z tym bywało. Teraz jest to dobra wiadomość dla Grudziądza, bo tak jak wyliczyła to pani poseł, pani minister Anna Gembicka, jest to cały ciąg działań, wręcz pasmo działań administracji rządowej, naszych parlamentarzystów na rzecz Grudziądza. Adresatem tych działań jest pan prezydent i samorząd miasta Grudziądza. Gratuluję również naszym radnym, którzy będąc w opozycji działają na rzecz rozwoju. Po prostu myślą właściwie, że nie wolno nam tracić czasu, a mieszkańcom Grudziądza wlewamy w ten sposób otuchę, że najgorsze dni Grudziądz ma za sobą, że teraz już tylko będzie lepiej, czego oznaki już wszyscy przecież widzimy. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, szanowni państwo, bardzo dziękuję zarządowi Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za tą inwestycję, ale przede wszystkim dziękuję za, myślę, wzorową współpracę, dlatego że ruszamy tutaj z nową inwestycją na 15 hektarach, świetnie skomunikowanych, świetnie położonych, ale wspólnie razem zagospodarowaliśmy już prawie 100 hektarów w innej strefie położonej przy ulicy Granicznej. Dzisiaj tam zaledwie z tych ponad 100 hektarów zostało 8 hektarów do zagospodarowania. A więc bardzo, bardzo niewiele. Tam widać tą nowoczesną przedsiębiorczość, nowoczesne firmy, które zaistniały właśnie w Grudziądzu dzięki aktywności samorządu, ale przy ścisłej współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. To dzisiaj już wielokrotnie wybrzmiało, ale to jest pasmo pewnych konsekwentnych działań, dlatego że samorząd przy współpracy ze strefą inwestujemy w szkolnictwo branżowe, bo dzisiaj wiemy wszyscy, że tereny dobrze uzbrojone są bardzo ważne, ale ważny jest też kapitał ludzki. Dlatego wspólnie zainwestowaliśmy chociażby w Centrum Robotyki i Automatyki. Wspólnie razem odbudowujemy, można powiedzieć, szkolnictwo branżowe. Też w Grudziądzu w ostatnich tygodniach została powołana wyższa uczelnia zawodowa, kształcąca inżynierów, a więc też wzmacniająca tą kadrę techniczną. W tym miejscu też jako samorząd zainwestowaliśmy w ostatnich 2 latach 4,5 miliona, bo ten teren jest dzisiaj doskonale uzbrojony, on jest dostępny komunikacyjnie. Tak jak powiedziałem, nieopodal jest węzeł autostradowy, ale przecież ten państwo dojechali świetną drogą, która powstała dzięki właśnie przemyślanym, konsekwentnym decyzjom samorządu, dzięki wsparciu radnych Rady Miejskiej Grudziądza. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja tak dynamicznie rusza. To są oczywiście kolejne miejsca pracy dla Grudziądzan, ale to są też wpływy podatkowe do budżetu miasta. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja i te hale mają charakter produkcyjny. To jest też przewaga nad innymi branżami, branżą na przykład logistyczną. Grudziądz zawsze był silnym ośrodkiem gospodarczym, z takim zapleczem też badawczo-rozwojowym i ta sfera właśnie idąca w kierunku produkcji dodaje szansę odbudowy Grudziądza jako silnego ośrodka gospodarczego. Gratuluję tych decyzji, życzę szybkiej realizacji tej inwestycji. Pozwólcie państwo, że na ręce prezesa symbolicznie przekażę decyzję, pozwolenie na budowę tego pierwszego etapu. Żeby nie było tak łatwo. Tu jest jeszcze cały pieczętowany ten, słuchajcie, bo to jest cała dokumentacja. To jest cenne. Tak, bardzo cenne. Bardzo, bardzo cenne. Ja chciałem w tym miejscu podziękować panu prezydentowi, że zainwestował tutaj w tą infrastrukturę, dlatego że gdyby tej infrastruktury nie było dzisiaj, to cała inwestycja trwałaby dużo, dużo dłużej. A tak zapewne pod koniec przyszłego roku będziemy mogli wpuścić pierwszych najemców do naszych hal produkcyjnych. Dziękuję bardzo. Tak.
pan wojewoda Ramlał i pan prezydent, również zapraszam prezesów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pana Przemysława Sztandery i Macieja Kazienko, który również dołączył. Może ja się przesunę, żeby... Tak, co, a już? Zaczęliśmy już? Tak. I teraz tutaj... Zapraszam do zdjęć, bo to najważniejsza część i najmilsza.